Dziedzictwo. Zaire znajduje zdjęcia, dzięki którym może pogrążyć Yamana. Streszczenie 296. Odcinka Emanet. Czy Zaire dopnie swego i wsadzi Yamana do więzienia? Kobieta oraz frat szukają dowodów na przestępczą działalność Kirimi. Wreszcie Zaire zobaczy zdjęcia, które mogą ostatecznie pogrążyć jej męża. Zdradzamy, co wydarzy się w 296. Odcinku telenoweli Dziedzictwo, Emanet, streszczenie odcinka 296. Zdeterminowana, by pogrążyć swojego męża Zaire przy każdej możliwej okazji przeszukuje rezydencję, aby zdobyć dowody. Frat, chcąc pomóc przyjaciółce, odpowiada jej, czego ma szukać, by policja miała podstawy do zamknięcia Yamana za kratami. Poinformuje ją, że znalazł w aktach informacje o domniemanym udziale Yamana w handlu bronią. Zaire obiecuje znaleźć dowody. W telefonie męża odkrywa zdjęcia, które mogą go pogrążyć. Tymczasem Yaman odsłuchuje nagranie od Zuhal. Zniszczę wszystkich, którzy staną mi na drodze, rozumiesz? Usłyszy na nagraniu. Jest w szoku na myśl, że to Iqbal może być prawdziwą morderczynią Kevzer. Istnieje ryzyko, że Zuhal po operacji nie będzie mogła chodzić. Zaire przekonuje Yamana, że po wyjściu ze szpitala powinna zamieszkać w rezydencji. Kiedy 296 odcinek Emanet w TV? Widzowie zobaczą 296 odcinek tureckiego hitu Dziedzictwo w czwartek, 13. Czerwca 2024 roku, o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana w piątek, 14. Czerwca o godzinie 5:15, na tym samym kanale.